Wczoraj mówiłem, że ostatnio w Ekstraklasie mamy nieco mniej ciekawszych starć, więc dzisiaj dostaliśmy naprawdę dobre spotkanie. Z czego naprawdę bardzo się cieszę i nie mówię tego w żartach, tylko naprawdę. Bo oprócz nietuzinkowego meczu, sama sytuacja w tabeli jest interesująca. Bo to dzisiejsze zwycięstwo Korony naprawdę miesza na dole. Zwycięstwo 2-1 z niebyle jaką w sumie Krakowią, po golach Piotra Malarczyka z główki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Adama Dei i Jakuba Łukowskiego z rzutu karnego w chyba 56 minucie, którego wcześniej sprokurował bezsensownym, naprawdę wręcz idiotycznym faulem Konoplianka. Ale mimo bezsensowności tej jedenastki, Korona Kielce w pełni zasłużenie zdobyła dzisiaj 3 punkty. I broń Boże nie wygrała tego meczu na farcie, a wręcz przeciwnie, pokazała, że ten potencjał z ostatnich 2 starć wyjazdowych z Lechem i Legią i tym domowym z Widzewem jest i to spory. Kompletny brak strachu w konstruowaniu akcji ofensywnych, praktycznie zero murowania własnej bramki, te akcje były tworzone nawet w końcówce, gdy wynik był pozytywny. Zresztą czuć było po reakcji trybun, że kibicom Korony Kielce no to spotkanie w wykonaniu ich drużyny się po prostu podoba. Dużo akcji indywidualnych, plus na pewno Łukowski, na pewno Podgórski, nawet Trojak kurczę zasadził w pierwszej minucie bodajże w boczną siatkę. Wiadomo, że potem sprokurował karnego tą ręką w polu karnym, ale tak czy siak wynik do przodu. Sikałka też podobał mi się, jeśli chodzi o takie parcie na bramkę. I oczywiście Zapytowski niebanalny mecz. Ogólnie myślę, że ten bramkarz posiada znacznie większe umiejętności niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Przez co uważam, że jest to na ten moment jeden z chyba bardziej niedocenianych bramkarzy w Ekstraklasie. I nie mówię tego tylko przez pryzmat tego spotkania, ale również innych poprzednich. Kilku nawet, Lech i Widzew. A Krakowia może no nie zagrała dzisiaj najgorszego spotkania, ale na pewno jej kibice oczekiwali znacznie więcej od meczu z na razie chyba ostatnim zespołem w tabeli. A nie, już nie są przecież. Przepraszam, Kielczanie. Najlepszy po stronie pasów był chyba Karol Knap. I nie mówię tu tylko nawet o golu z karnego. Aha, bo zapomniałem wspomnieć, on trafił właśnie tego gola na 1-2. A mówię o całokształcie. Natomiast jeśli chodzi o mankamenty MKS-u, no to jakbyśmy się tak pochylili nieco głębiej nad tymi 2 straconymi golami dzisiaj przez pasy, to spokojnie doszlibyśmy do wniosku, że tych 2 straconych trafień można było spokojnie uniknąć. No bo przy pierwszym na przykład totalną biernością nie popisał się Atanasow, który całkowicie wręcz odpuścił Malarczyka przy tej główce, a wydaje mi się, że nawet gdyby podskoczył ten Atanasow w jakikolwiek sposób, to mógłby zdecydowanie bardziej utrudnić oddanie strzału czystego piłkarzowi Korony. A drugi był przecież pokłosiem totalnie bezsensownego karnego, i gdyby Konoplianka, no nie wiem, nie złapał za to ramię tego piłkarza Korony, no to nie mielibyśmy o czym mówić. I jak to zsumujemy, no to wyszedłby nam wynik 0-1. Ja wiem, że to jest tylko gdybanie i zawsze można mówić, co by było gdyby, no ale pomyślcie. No i gdyby nie te 2 trafienia Korony, no to ta sinusoida formy pasów w tym sezonie byłaby zdecydowanie bardziej płaska. Po tym spotkaniu Korona Kielce jest na 17 miejscu w tabeli, czyli już wychodzi z ostatniego z 16 punktami. I jak tak teraz patrzę, no to kurczę, ten mecz i to zwycięstwo było bardzo potrzebne zespołowi z województwa świętokrzyskiego. Kurczę, tu się robi naprawdę ciekawie na dole. Zagłębie, Piast, tutaj naprawdę jeszcze Jagiellonia, Górnik, Lechia. Te wszystkie zespoły mają naprawdę blisko do tej czerwonej strefy. Zresztą Miedź Legnica też ostatnio jest w gazie. Mimo, że przegrała ostatnio z Lechem, w mojej ocenie jest w gazie. Natomiast Krakowia, no popatrzcie. 6 miejsce, 28 punktów. Gdyby wygrała dzisiaj to spotkanie lub chociażby z remis, no dobra, remis nic by tu nie dało zbytnio, ale zwycięstwo, no nie byliby chyba nad Widzewem, bo oni przegrali z Widzewem, no ale byliby na 5 miejscu, kurczę, tak, przeskoczyliby Pogoń. No ale cóż, no będziemy patrzeć, jak to dalej będzie się rozwijało, mam nadzieję, że liga na boisku będzie ciekawsza, nie tylko w tabeli. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, zapraszam na Facebooka, do rankingu stadionów Ekstraklasy, o który tutaj nagrałem chyba w listopadzie czy tam w grudniu na przełomie, i zapraszam do posiadania dobrego humoru.